Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować taką oto ładowareczkę Magnum Auto Charger 10. Tą ładowarkę przysłał do mnie jeden z widzów, Przemo Traktor. Pozdrawiam go serdecznie. Przemo prowadzi własny kanał na YouTubie, na którym remontuje traktory retro. Jak ktoś jest zainteresowany tą tematyką, to ja Wam oczywiście tutaj, o, tu gdzieś podam linka do jego kanału. Polecam serdecznie, naprawdę chłop robi kawał dobrej roboty i ratuje takie złomy, które nadają się właściwie tylko już na hutę. A wpadł do mnie całkiem przez przypadek, szukając informacji na temat ładowania akumulatorów. No i tak właśnie gadaliśmy, no i napisał mi, że najczęściej używa takiej oto ładowarki do swoich akumulatorów. Czy nie chciałbym jej przetestować? Oczywiście, że chciałbym, ponieważ ładowarka fajna, leciutka, malutka i według danych producenta ma się pochwalić wydajnością prądową w okolicy 10 amperów. Ja Was zapraszam serdecznie. Szybki rzut oka na dane technicznie. Zobaczmy, co nam tutaj mówi producent. Instrukcja dotyczy zarówno modelu Auto Charger 10, jak i Auto Charger 20. My mamy 10, no i zasilanie standardowe, akumulatory. Czyli mamy wybór ładowania akumulatora 12 albo 24-woltowego, prąd ładowania 10 amperów. Ciekaw jestem, czy przy 24V też 10 amperów? Byłoby to ciekawe. Pojemność akumulatora od 30 do 200 amperogodzin. Waga, no faktycznie to pudełeczko jest tak leciutkie, że nie ma ku temu żadnych wątpliwości, że to waży kilogram i 300 gramów. Tryb ładowania inteligentny, automatyczny. Zobaczcie, mamy tutaj jakiś precharge, czyli zobaczymy, jak to się zachowa w przypadku głęboko rozładowanych akumulatorów. Potem mamy miękki start. I z tego, co tutaj można już zobaczyć, no to będziemy mieli tutaj kaskadowy spadek prądu ładowania. Potem będzie ładowanie stałym napięciem. No i coś tam przy końcu się może będzie działo. Co tu jeszcze mamy w instrukcji? A, budowa panel sterowania. Co mamy? Co mamy? Właściwie mamy tylko trzy przyciski. Wybór typu akumulatora 12-24. Wybór prądu ładowania. Mamy 2 ampery, 6 amperów i 10 amperów. I co nam tu się świeci? Przeczytajmy sobie. Wybór, start, stop. A, możemy sobie na wyświetlaczu zmieniać procent naładowania, napięcie, prąd. Fajny, podoba mi się. Zasilanie, sygnalizacja, odwrotne podłączenie. No i chyba tyle. No, nie pozostaje nic innego, jak podłączyć tą ładowarkę pod moje elektroniczne obciążenie i sprawdzimy tą wydajność prądową tej ładowarki. No i szybki rzut okiem jeszcze na tą ładowarkę. Zobaczcie, ja już w tej chwili zmusiłem ją do pracy przy stosunkowo niskim napięciu. Mam na elektronicznym obciążeniu, no musicie mi wybaczyć te odgłosy. Zrobi się trochę cieplej, to się zajmie tym wentylatorem, bo jak on się zagrzeje, to jest potem spokojnie. Ale zobaczcie, mamy ustawione 7 V, ładowarka podjęła próbę ładowania. W tej chwili ustawiłem tutaj ten tryb 10-amperowy, załączyłem ją, no i jak widać, próbuję ładować ten akumulator prądem 2 amperów. W tej chwili jest jeszcze tu coś, o czym nie wspomniałem. Zobaczcie, z tyłu taka kieszonka, gdzie można sobie schować te kable. Fajna rzecz. Krokodylki zapinamy na te dwa bolce wystające. No i fajnie. Dobra, czyli mamy tutaj wstępne ładowanie jakieś. Ja sobie spróbuję tutaj poregulować i zobaczymy, co się nam tutaj uda ustalić. Zobaczymy, kiedy ładowarka rozpocznie ładowanie pełnym prądem. Mamy tu cały czas ograniczenie prądu ładowania do 2 amperów. No, coś się tu nam zaczyna zwiększać.
No i zobaczcie, po przekroczeniu 12,5 V ładowarka zaczyna ładować pełnym prądem. Zobaczmy sobie, co my możemy tu sobie wyświetlić. No mamy prąd ładowania 9,7 A, elektryczne obciążenie tutaj pobiera w tej chwili 10 A. No powiem Wam, że to maleństwo jest całkiem wydajne. O, tu stopień naładowania, napięcie i prąd. Dobra, zobaczmy sobie, jak tu będzie wyglądał ten spadek prądu ładowania i w którym momencie ładowarka się wyłączy. No i tu mamy pierwszy skok. Z 10 A prąd spadł na 6,4. Teraz może troszkę wolniej. Mamy kolejny spadek prądu ładowania do 4 A. I tu zaczyna nam powoli chyba prąd już spadać. No i teraz zobaczymy, przy jakim prądzie ładowarka się wyłączy. Mamy 1,5 ampera. Zobaczcie, no, dość długo ładuje. 430. I w tej chwili zaświeciła się tutaj kontrolka naładowany. No i zobaczmy, co się nam tutaj stanie. Jak napięcie na akumulatorze będzie nam teraz spadać. Ponownie włączyło nam się tutaj ładowanie. To ciekawostka, powiem Wam szczerze. Czyli ładowarka zauważyła dość szybki spadek napięcia i podjęła po raz kolejny ładowanie. 14,7 tam było. A to ciekawostka. Chyba odkryłem ukryty tryb. Zobaczcie. Mamy już napięcie 15 V. A prąd ładowania cały czas na poziomie 2 A. A muszę się przyznać, że ja tą ładowarkę już wcześniej podłączyłem do w pełni naładowanego akumulatora i po zakończeniu tego procesu ładowania ładowarka się po prostu wyłączyła i już nic więcej się tutaj nie działo. A zobaczcie, coś się nam tutaj dzieje i ciekaw jestem, do jakiego napięcia. Czyli mamy tutaj chyba coś podobnego jak ukryty tryb ładowarki Sena. Bardzo podobnie to wygląda. No lecimy z tym napięciem do góry. 15,6. Cały czas mamy tutaj prąd ładowania. O, i tu zaczyna nam prąd spadać powoli. I podejrzewam, że znowu wpadnie gdzieś do 0,5 A. Jeszcze mamy jakieś delikatne ładowanie tutaj, zobaczcie. No i w tej chwili jest definitywny koniec. Nie, gdzie? Ciekawie to wygląda, powiem Wam szczerze, że wygląda to naprawdę ciekawie i intrygująco. Ciekawe, czy w normalnym akumulatorze rozładowanym automatycznie ten tryb się tutaj włączy, czy trzeba będzie go w jakiś sposób tutaj wymusić. Dobra, co? Ja przygotowuję tutaj jakiś akumulator, podłączymy tą ładowarkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak, akumulator jest już przygotowany, rozładowany. Sprawdźmy sobie,
co nam tu się udało uzyskać po tym rozładowaniu. Co my tu mamy? Kurczę, no zawsze nabiorę tu do tego. O, tak może będzie lepiej widać. I co mamy? No 1,16, tak? A nie, osiadł na dnie. O, teraz się fajnie nabrało. No, jest 1,16, może nawet 1,17. A, dobra, niech będzie 1,17. Tu jeszcze drugą celę odkryłem, tą skrajną. Co będziemy tu mieli? No i myślę, że tu jest podobnie. 1,17. Nie ma wątpliwości. No i dobra, ładowarkę mamy już tutaj przygotowaną. Oczywiście całość zapiszę mój miernik podłączony do tego akumulatora. Włączymy sobie tą ładowarkę. No i co? Ustawimy sobie napięcie, nam się tu podświetla. Ustawimy sobie prąd. Oczywiście, że 10 amperów, szybkie ładowanie. No i start. I lecimy. A, powoli nam się tu prąd podnosi. No i mamy już 10 amperów. Co nam miernik zarejestrował? No również 10 amperów. No i ciekaw jestem, powiem Wam szczerze, ciekaw jestem, czy ta ładowarka no, wykryje ten stosunkowo duży spadek napięcia na tym akumulatorze, czy po zwykłym ładowaniu uzna, że akumulator jest pełny na ładowanie. No i będziemy wtedy próbowali tutaj wymusić i zmusić ją do ładowania z wyższym napięciem. Dobra, logi niech się tutaj zrzucają, a ja sobie przyjdę za kilkanaście godzin i zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. No i tak, moi drodzy, ładowarka nam zakomunikowała już, że akumulator mamy naładowany, ale przeglądam sobie logi, no i niestety powiem szczerze, że żadnego napięcia powyżej 14,7 tu nie zauważyłem. Prąd spadł gdzieś do poziomu 0,5 A przy napięciu 14,7. No i ładowarka się wyłączyła. Akumulator ma stosunkowo wysokie napięcie spoczynkowe, 13,8 w tej chwili. No co, zmierzymy sobie gęstość elektrolitu. Zobaczymy, co się tu udało zdziałać. Pewnie nic. Pewnie nic się nie udało zdziałać, no ale zobaczmy sobie, co tu się wydarzyło. Co my tu mamy? No, mamy jakieś 1,20 w chwili obecnej. No jak tu teraz tą paskudę zmusić, żeby uruchomiła ten tryb? Spróbujemy na razie patentu na żarówkę. Ja tu mam taką małą żarówkę 5 W. No nie, ładowarka pozostaje niewzruszona. Ja spróbuję tu z jakimś większym obciążeniem, tylko muszę sobie tu przygotować jakąś większą żarówkę i zobaczymy, czy... No, czy ruszy. Nie, no wiecie co? Powiem Wam szczerze, że to są jakieś jaja. Próbowałem wymusić zwykłą żarówką H4, 55 W. Próbowałem żarówką 100 W, też taką nielegalną, i za chusteczkę nie potrafiłem zmusić tej Francji, żeby rozpoczęła ładowanie z podwyższonym napięciem. No jak widać na załączonym obrazku, udało się. Udało się, coś się tu dzieje, jakiś prąd sobie tutaj płynie, akumulator się ładuje. Ale zobaczcie, czym zmusiłem tą ładowarkę do ładowania. Opornicą, jasna, nie powiem brzydko co, no. Toż to jaja są przecież. Jak tylko ładowarka zakomunikowała, że akumulator jest naładowany, przyłożyłem tu opornicę, obciążyłem ten akumulator, napięcie bardzo szybko spadło
No i coś się tu będzie działo teraz. Zobaczymy, na ile to się będzie działo. Tu pokazuje 15,6. Mój miernik, widzę, pokazuje 15,8. No a prądzik taki... taki pitu pitu, no. Zobaczymy, jak długo będzie trwało chociaż to ładowanie. No i co tu nam pokaże gęstość elektrolitu. Ja muszę tą opornicę tu wyłączyć. Będę jeszcze szukał innych patentów na wymuszenie tego trybu. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i zobaczcie, moi drodzy. Ładowarka po raz kolejny zakomunikowała, że akumulator jest naładowany. Ja sobie tu spoglądam w logi, ile to trwało. No i to ładowanie przy napięciu 15,8, 15,9 nawet się tu pojawiło. Trwało 2 godziny. Ale co jest ciekawostką teraz, ja Wam pokażę. Zobaczcie, jakie napięcie jest utrzymywane. 14,65. 14,65 jest to jest napięcie, które jest utrzymywane przy świecącej diodzie akumulator naładowany. No dobrze, ale co to dało? Co nam to zmieniło? Czy coś się nam tutaj gęstość zmieniła? Coś wzrosła? Zaraz sobie zobaczymy. Coś się tu udało uzyskać. Podejrzewam, że niewiele. No mamy tu jakieś 1,23 na 1,24. No ale pamiętajcie, że w temperaturze 3,5 stopnia. No właśnie. A więc trzeba będzie tu... Co trzeba będzie? Ja mam jeszcze taki inny pomysł. Za chwilę Wam powiem co i jak. No i tak, moi drodzy, kombinacji alpejskich ciąg dalszy. I co my tutaj mamy? Zobaczcie, no wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że świetnie mamy 16,1 V, a właściwie 16,40 nawet pokazuje tutaj mój miernik. No i można byłoby się cieszyć. Jak to zrobiłem? Kombinuję jak mogę. No więc ustawiłem tu akumulator 24 V. No niestety zachwyt był przedwczesny. Za chwilę pewnie ponownie ładowarka zakomunikuje, że awaria akumulatora. A więc to ładowanie trwa bardzo, ale to bardzo krótko. Co się tu zmieniło? No akumulatora nie widać. No wrzuciłem go do komory. Wrzuciłem go do komory do 23 stopni. Pomyślałem, że wtedy będzie się łatwiej, lepiej, szybciej ładował. Temperatura elektrolitu obecnie to jest jakieś 19 stopni i rośnie sobie powoli. No i co? I znowu będę musiał tutaj wymusić ten tryb z podwyższonym napięciem przy 12 V, znaczy dla akumulatora 12 V. I po raz kolejny próbowałem tu na żarówkę, na żabkę i kurczę na cokolwiek jeszcze innego. No i wychodzi na to, że ten akumulator ma tak wysokie napięcie spoczynkowe, że będę musiał go znowu tu opornicą potraktować. No, no niedobrze, powiem Wam szczerze, że wygląda to naprawdę słabo. Ja Wam za chwilę powinien ten błąd tu się pojawić. No i właśnie o tym mówiłem. Mamy komunikat awaria akumulatora. No poniekąd ładowarka zakomunikowała poprawnie. No nie jest to akumulator 24 V. Aha, musimy stop. Teraz 12. 10. Start. Co, ja sobie przygotuję opornicę. No i spróbujemy, no. No dobra, udało się tutaj wymusić po raz kolejny ten tryb. Nie róbcie tego w domu, ja sobie to tak pospinałem, że teraz muszę to tak zostawić. No. Uruchomił się ten tryb ładowania z tym podwyższonym napięciem. No i zobaczymy przy tej temperaturze 23, no 20 powiedzmy na razie, czy te 2 godziny cokolwiek tutaj wniosą, bo już widzę, że akumulator osiągnął 15,9, prąd spadł do 0,7 A,
A więc, no, rewelacji to tu nie będzie, nie ma szans. Zobaczymy, co będzie za 2 godziny. No i akumulator mamy już wyciągnięty z komory, także jeszcze cieplutki. To trwało kapkę dłużej niż 2 godziny, jeszcze zostawiłem tu, no coś koło 3 godzin to trwało. No i podobnie jak poprzednio, po wyłączeniu, po zakomunikowaniu, że akumulator jest naładowany, ładowarka nadal utrzymywała tutaj napięcie 14,7 V. No i tak, no zmierzyć musimy, żeby nie było, że nie było mierzone, ale moi drodzy, tutaj wodotrysków nie będzie. Pamiętajcie, że temperatura elektrolitu jest na poziomie 25 stopni, a gęstość elektrolitu, a jeszcze raz, za dużo znowu. Pokaż się. No nie ma 1,26. No 1,25 myślę, gdzieś się tu pojawia. No i tak to wygląda. Słuchajcie, rzućcie sobie okiem teraz na wszystkie te wykresy. Ja wam w tej chwili rzucę wykres z tego pierwszego procesu ładowania, czyli tego klasycznego, do napięcia 14,7. Bardzo fajnie to wygląda. Ładowarka utrzymuje dość długo ten wysoki prąd ładowania. Mamy potem spadek prądu ładowania, taki kaskadowy. No i potem bardzo, bardzo długo ładowarka ładuje aż do spadku prądu ładowania, gdzieś na poziomie 0,5 A, a więc to jest całkiem fajny wynik. No i tak, i co by można było powiedzieć o tym klasycznym ładowaniu? No na pewno fajny algorytm do ładowania akumulatorów AGM. Tam już w komentarzach pytaliście, czy nada się do akumulatorów żelowych. Do żelowych nie szczególnie, bo jednak to napięcie przy akumulatorach żelowych, no to tam wypadałoby te 14,4, no tak maksymalnie. No mamy tutaj, co mi się podoba, mamy tutaj wybór prądu ładowania dość szeroki, 2, 6, 10, czyli do całkiem szerokiej gamy różnych akumulatorów. Natomiast w kwestii ładowania akumulatorów z płynnym elektrolitem. Moi drodzy, te wyzwalanie tego programu wysycania elektrolitu to jest jakaś katorga. Naprawdę musimy mieć do czynienia z akumulatorem mocno wyeksploatowanym, aby jego napięcie spoczynkowe zaraz po naładowaniu, nawet do napięcia 14,7, tak szybko spadało, żeby ta ładowarka, no, podjęła próbę ładowania do tego napięcia 15,9, gdzieś tam się pojawiło. No, jak było widać, nawet ładowanie w wyższej temperaturze niewiele wniosło. Tutaj ten prąd ładowania był bardzo malutki. No i tak to wygląda pokrótce. Także do ładowania jakiegoś takiego regularnego, jak najbardziej taka ładowarka jest fajna, poręczna, malutka, leciutka, jest tworzywa, także można gdzieś tam w silnik wrzucić bez obawy, że gdzieś tam się coś zewrze. Te kabelki są tutaj stosunkowo długie, natomiast do zrobienia gęstości elektrolitu potocznie przez nas, jak to się mówi, no to się zupełnie nie nadaje. No i Przemo pisał tam do mnie, że jak mam ochotę, to śmiało mogę zaglądać do środka. No więc zrobimy tak zwane u mnie pokaż kotku, co masz w środku. Cztery śrubeczki. No widać, że ładowarka używana, także nie ma tutaj się co. I znowu mi to nie wyjdzie. A, idzie, uwaga. Niestety nie ma tu, już wam powiem, żadnego potencjometru, którego można byłoby. Teraz postaram się wam to pokazać wszystko z bliska. No tak to wygląda pokrótce. Mamy tutaj stronę pierwotną tej przetwornicy, stronę wtórną. Tutaj jest jakiś procesorek sobie siedzi. No tu z tej strony właściwie jest tylko obsługa wyświetlacza. Nic tam ciekawego nie ma. Z boku mamy tutaj wentylatorek, on się włączył tam po jakimś czasie. No najwidoczniej, jak się tutaj w środku troszkę cieplej zrobiło. No, moi drodzy, nie ma tu nic nadzwyczajnego. No, klasyczny układ przetwornicy sterowany jakimś procesorem. No i tyle, cała filozofia. Tak to wygląda. No, wydajność prądową to ma, nie ma do czego się przyczepić. No, szkoda, że nie ma, tak jak to ma miejsce w Agri, którymś
że można sobie w bardzo prosty sposób podkręcić tą ładowarkę. No tutaj nawet po drugiej stronie już zaglądałem. No pewnie dałoby się tutaj coś zrobić, natomiast trzeba byłoby tutaj zaingerować troszkę bardziej. Także to już nie moja bajka. Jak wiecie, SMD, to ja mówię dziękuję. No i tak to wygląda pokrótce. No, nie bójmy się. I chyba tyle. No co tu jeszcze można mówić? Dzięki Przemo za ładowareczkę. Ja ci ją poskładam. Obiecuję, że będzie działać. No i odsyłam. A wam jak zwykle wszystkim dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.